Dobra, lecimy. Jedziemy. Naturalne światło, bez żadnych wyświetleń. Proszę o ciszę. Dobra. Czas, start. Marlena kręci, jest to impreza. Jest. No czego ty wychodzisz, tak? Dobra. Wchodzisz na Andrzeju. Jezus Maria, ty palisz. Ale bez nikotynowe. Wchodzisz na Andrzeju. Okay. Co pijemy? Kentucky, co pijemy? Bo to jest z twojego plecaka jakieś dobre. Powiem wam szczerze, czy mam ja w ręce ciula, nie wiem jak wy. To chyba to. To jest... Siur, jak sama nazwa wskazuje. Jest... To jest siur, którego próbowaliśmy w Rzeszowie. To jest, to jest ta sama warka? To jest to samo. Znaczy, docent, ty tego w Rzeszowie nie dopiłeś. Ale ono było wtedy młode. Widziałem recenzję, że ludziom to smakowało. Nie lej całego, bo mamy tutaj kilka osób. Boisz się. Proszę bardzo, proszę bardzo. A mnie zrobiłeś ty. Lej delikatnie. Dobra. Jak nie poznajecie sędzia PSPD, Józefik to wiadomo. Ja się tutaj na sędzia Dominik Tarnobrzeg. Pytanie, czy Kentucky jeszcze dostanie? Kentucky, proszę bardzo. Kentucky ma się w i jako ostatni docent. Okay. To jest to, co ja lubię. Siur, z tego co pamiętam, 18 Belgię. Tak. W tym momencie ile? 7 miesięcy? Ma to piwo? Nie, 12. Zgodnie było uważane. Rok czasu. Ocet. Jest ocet. Zapach fajny. Ocet. Kwas. Zestarzało się bardziej. Trzymałeś 20 stopniach pewnie. Cały czas. Ale alkohol trochę zszedł. Bo wtedy w Rzeszowie alkohol był masakryczny. Znaczy będzie tak, jak było ciepło, to i tak nie było tego. Ostre. Jest ostre, jest naprawdę agresywne. Wiesz, bo to było w zamierzeniu IPA imperialna. Niesamowicie smaczne. Nie, no aromat jest bardzo fajny, taki bretowy, kurczę, ale chmiele wszystkie uciekły. Nie, za dużo osoba. O Jezu! No to jest hardcore, to jest totalny hardcore. Ja próbuję ją. Ja to piłem, kiedy to było? Miesiąc temu? Nie, dwa. W październiku zjadłem. A ono takie octowe nie było, już takie było jeszcze w miarę ten. Jest totalnie octowe, kwaśne, no masakra. Ale alkohol się ułożył. Alkohol się ułożył. Także... Nie, no to... wypadało. Znaczy chyba takiego hardcora... Nie. Ja podziwiam ludzi, którzy mówili, że to jest delikatne piwo. To nie ma opcji. Ono jest cały nie, czas... Nie, delikatne nigdy nie było. Natomiast z tego co ostatnio pamiętam, to wypiłem całą butelkę. Tak. Dokładnie. To uwaga na raz. Na raz. I miałeś siura na języku do rana. Tak, bo to jest ten siur na języku. Kentucky, jest cytrus. Ewidentny cytrus. Jest. Jest kwaśność taka cytrusowa. Natomiast piwo jest rzeczywiście no, ewidentnie zakażone. Ale? No. To co dostałem ostatnio było bardziej kurde dzikie. Dostałem butelkę inną, być może nie inaczej. Ale brety było... bardziej, tak? No, zdecydowanie tak. Nie, no to powiem ci, że się wytrawne bardzo zrobiło i, tak. I ocet wszedł, bo to ostatnie to co miałem to też było takie bardziej brytowe i pijałem. Tutaj jest za dużo octu i to... Tak, ocet. Ja dostałem piwo, które nie było kwaśne już tak bardzo, ale te brety wyszły niesamowicie i powiem szczerze się zdziwiłem. To piwo jest całkowicie... Poprzednia degustacja, którą robiliśmy z Kentakiem i z Dominikiem risów torfowych, wydawało się, że nie ma hardcora, że powiedziałem łagodnie, delikatnie, czekolada. Natomiast siur, to jest siur na języku, chociaż nie wiem jak to jest na języku oczywiście, ale to jest piwo, które ryje czapę totalnie, no, jest hardkorowe. Kentucky, co mamy jeszcze innego w plecaku? Bo chyba zaczęliśmy jak Hitchcocka od trzęsienia ziemi i nie wiem co będzie kolejne. Nie, ciemną stronę to znamy, to znamy. A, ja myślę, nie, że weźmy to drugie. Jezus Maria, czy my mamy jeszcze czyste szmok? Nie, nie mamy. To jest dopiłeś. Musicie sobie mam. Radzić. Jedno mam. Ja bym powiedział, no to jak my to rozlejemy? Nie, przejdźcie. Zaraz przyjdę. Kentucky ma czyste szkło w plecaku. Nie! No, ten nawet nie syknął, nie wiem, czy był kapsel nie zrobił. Nie z tego ładny. Aha.
Zapauzuj na Nie ma pauzowania. Jest tam, jest. To jest zawsze. Jedziemy na żywo. Nie ma żadnego montażu na pierwszym. Nie wiem gdzie. Proszę zbliżenie. Ale moment, ale to co to za etykietka? Ej, ale to jest ten słynny dżem? Chili? To jest dżem. To jest dżem chili. Muszę próbować, ale... Okej, no powiedz co to jest. To też się nie syknęło. Ja jestem już głupy. Syknęło, no. Różowa landrynka. Fascynaci soft porno pamiętają taki motyw z Polsatu. Byłeś fascynatem? Nie mówię soft porno, no. Nie mówię, że było. Ale nie mówię o tytule, tylko o fascynacji. Ja nadal czekam do 23. Żeby obejrzeć porządne porno, nie? Marta. Ken, opowiadaj o tym pi... O kurczę, ono jest takie... A wcale nie sykło, wcale nie sykło. Kolorowe jest. Jest kolorowe. Ma różowy kolor. Ładny taki, tak? No taki dziewczęcy. Landrynkowy. Ale... Landrynkowy. Ja natomiast... Generalnie jest to jakaś tam... IPA czy APA na amerykańskich chmielach, a poza tym są jeszcze inne tutaj dodatki, które może odgadniecie. Ale piana piękna. Piwo jest młode, ono ma, nie wiem czy ma miesiąc. Młode? No. Czyli, się kojarzy. Czyli takie, jakie wypuszczają polskie krafty. No. I jest przytyk? Kto ma ten bije, kto nie ma też wytrzyma. Czym to jest chmielone? Czuję landrynkę. No właśnie. A to się nazywa landrynka nawet. Tak. Nie? Czyli wszystko się zgadza. Tak. Ja tu oranżadę czuję. Nie no, jest jakaś oranżada, jakaś landrynka, w ogóle dysonans kompletny. Po tych hardkorach torfowo-kwasowych ta słodycz, która tutaj jest, jest dziwna. No i ząk! Ząk! Ludzie nie wiedzą co powiedzieć. Nie, no taka kadenka faktycznie, ale to tak jakby estry wyszły w ten sposób. Coś ty tam dodał? Estrów. Czy to tylko wysoka temperatura fermentacji? Estrów dodał, wszystko. Czy... Ale kompocik! Kompocik! No! Owocowe! Bardzo... Ale tu nie mogę. Tylko gdyby dodać tutaj kwasu, to by było dobre, bo jest... Nie owoc. No, chociaż jest kwaskowe. No, jest delikatny. Gdyby je pierdzielno, to jeszcze mocniej kwaskiem. Ale jest za delikatny kwaskowy. No, jest... Dodaj dżemu. Jest dżem. No. To chyba nie ma. To tak właśnie jakiś taki truskawkowy dżem. No, taka rozrzutka chleba. Generalnie jakiś heksanian etylu najbardziej wychodzi chyba, nie? Heksanian etylu, zapamiętajcie to. Czyli... Panie sędzio, czerwone jabłuszko słodziutkie. Heksanian etylu. Ale czy to pala? Nie no. Spoko. Jak tak miałbyś, to... Powiem ci szczerze, to tak jest. Chmielon jada, przy tym siada. No ale to ma alkohol było, tak? No ma, no. Oczywiście, że ma alkohol. Znaczy po tych wszystkich rzeczach, które próbowaliśmy, to jest light. Nie no, 14 BLG. No. Próbowaliśmy cały czas 22 minimum. Więc ta 14 teraz to zupełnie z dupy. No tak no. Jak to jest taki grejfrut czerwony. No. Ale bez goryczki taki. No może grejfrut. Znaczy grejfrut bardziej, znaczy wiesz, to grejfrut bardziej z chmielu, nie, bo jest gorzkie. Natomiast z tych estrów bardziej ta słodycz i landryna wynika. Ale wiesz co, jak się wbijam w to piwo, to czuję już goryczkę. Już powoli, jak ono się tak osadza na języku, jest goryczka. Także nie no, to jest dobre piwo, tylko my mamy złą koncepcję. Tylko my jesteśmy źli. Kolejności degustacji. Jesteśmy za słabi, żeby to ocenić. Dobra, o, uwaga, ten taki mówi, jaka jest prawda. Boże. Rzeczywiście. Rzeczywiście. Rzeczywiście tutaj jest. Bazą była taka zwykła IPA. Natomiast. Był dodany kwiat hibiskusa i chili. A, hibiskus, czyli nie czuć. Bo jest delikatnie chili i chili podkreśla grejpfrutowość.
Grejpfrut zdecydowanie tak, czyli nie czuję. Znaczy ten grejpfrut wydaje mi się, że bardziej wychodzi z... Czyli nie czujesz, bo być może nie czujesz w związku z tym, że już dzisiaj dużo... A słodkie? Kentucky, gdzie są? Dlaczego takie słodkie było, co odfermentowało do? A to ci nie powiem, bo nie wierzyłem. Znaczy po prostu tak odfermentowało, natomiast hibiskus dodał koloru i kwaskowości, natomiast chili podkreśliło... Oddaj to, zamienimy się tam. Nie, tak, bo do tego kochasza oczywiście. Marlena, dynamiczna kamera oczywiście obejmuje takie... sytuację. Ujęcie na się. Tak. Nie, no bo to postawcie tak, jak sesyjne jest. Tu wchodzą następni. Jest 14. Tam Marcina, same krafty. Co Marcin ma? Marcin ma Kasia. Ja mam urodzinowe tutaj twoje. No tropikalia, świetne podziemie. Zest czuć bardzo wyraźnie, bo jak potem jest troszkę starsza, to już bardziej chmiel czuć. Marcin, ale to ona nie ma zestu. Tutaj... Ona nie ma zestu. Ma zestu. Jak nie ma zestu? Jak ma? Ma. Tropikalia zawsze ma zest. Nie czułem tej zestu. No w każdym razie... To nie piłeś na wasze z zestem, czy nie? Nie, to jest... Tam zest naprawdę napierdzielam. A tutaj tak. Nie, no jeszcze parę osób przyjdzie, będzie okej. Tak jest tutaj tak. Ale zauważcie, że tak zwany chill out room, team room w pilarni jest bardzo pojemny. Czy 15 minut już minęło? Jeszcze jest. Jeszcze mamy czas. Józek, ale nawet. Macie jeszcze 4 minuty. Taki, co jeszcze masz w plecaku? Z Elgrejem czy? No ciemną stronę. Masz coś jeszcze? Ciemna strona? Nie, ciemną stronę to jest kochasz. A ja jeszcze na drinkę zazwyczaj. Jest na drinkę, to jest hibiskus, czyli... A, hibiskus, okej. Bo tak herbaciano właśnie trochę zaleciało. Tak herbaciano. Tak po egipsku. Na szczęście za chwilę będzie podłączona urodzinowa beczka kwasu Delty, więc sobie wszyscy przepłuczymy kubki smakowe kwasem. Kwas Delta bardzo dobrze nam zrobi. Lubię go. Chcesz jeszcze? Absolutnie bardzo dobrze. Tylko ja sobie tego popiję. Cześć. I sobie spróbuję. To nasz przypomnij jak na 100% zasypu, to jest bardzo trudne. Dobra, nastąpiło rozprężenie, myślę, że już... Kentucky, przepraszam bardzo, Ken. Ken, ile ty masz 100% wezmanego? Tak. O czym mówisz? O tym... O Kochasiu. 99,9, bo w zasadzie było 100% zasypu słupa wędronego torfem i... Część została palona w piekarniku, ale wiesz, jakie są efekty, jak kobieta przyjdzie do domu i mówi, kurwa, ale się nasypił. Ale co, nie bywał. Nie, w domu, ale w domu piwa. I wiesz, nie poddałem się i żeby go doczernić, dosypałem troszeczkę suchego ekstraktu surowego barwiącego. Ale ogólnie... Ale spaliłeś w środku. Tak. No i do dzisiaj pokutuję. To co szukujesz tu chyba w tym gdzie rzeszaty gdzieś tam, nie? Tak. Moment. Bo Józefik chce ocenić mrocznego Kochasia. Dajcie chwilę dla Józefika. Oceń mrocznego Kochasia. Znaczy... To co jesz, nie piłem to tą ciemną stronę. Tak. Przeczytam morszą stronę czy coś takiego. W każdym razie chodzi o to, że te piwa są mimo wszystko zbalansowane. To nie jest wiesz, dowalone jakieś tam fenole, coś tam. To jest bardzo pijalne, nie? I ta walka ciemnej strony, mucha nie siada. Ten Piotrek nawet z Olbrachta, to są też takie piwa właśnie... Tylko tego piłeś! Nikt z nas go nie pił. No. Ale w końcu ale jesteś. Ale mogę wam o tym opowiedzieć. Nie, to są takie właśnie, wiesz, wydawało mi się, że to piwo jakoś nie ma racji bytu, bo wiesz, 100% zasypu, czy tam powiedzmy 100% słodu podstawowego w zasypie wędzonego, no to mówię... Nie może być nic takiego, wiesz, fajnego, natomiast te piwa nie są w jakiś tam, wiesz, sposób przerysowane, to są bardzo pijalne piwa. Kentucky, czy to cię obraża? Nie, zupełnie. Bo pamiętasz, jak kręciliśmy wideo w Rzeszowie i ty znany byłeś z tego, że to były hardkorowe piwa,
A mówiłem, piwo zbalansowane, nie? Czy to nie jest obraza dla siebie? Zupełnie. Wiesz, to są już inne czasy. Tutaj, rzeczywiście też piwa zbalansowane może zrobić. Bardzo dziwnym zachowaniem było to, że Jacek Michna, który nienawidzi piw wędzonych, smakowało do końca. Smakowało mu bardzo. To piwo jest trochę jak IPA, takie podwójne, ciemne, bo tu jest gorycz. Ale Marcinie, ale wracamy teraz do katastrofy, która była ewidentnie bardziej wędzonym piwem. Tak, ona była bardziej słodka, miała mniejszą goryczkę, miała trochę większą pełnię. 80% zasypu słodu wędzonego. A to był Castle Malting? To był Castle Malting. No właśnie, dlatego ono było tak mocne. Ja myślałem, że Kentucky też walnie Castle Maltinga. Okazało się, że walnął... Tak jak dla mnie, to jest na takie bardzo lekko wędzone. Tak, jest lekko wędzone. Dobra, chłopaki, 16 minut kończymy. Ale jest pijane, nie? To nie jest takie, wiesz, tak. To jest piwo, można powiedzieć, nawet co nie za bardzo... Wyłączam. Ono jest bardzo gruczkowe, ono jest po prostu jak no i to, i pamiętacie, że ten Piotrek tak samo coś tam w tym jest, że ten, nie? Że ono nie jest wysoko odfermentowane, jest tam jakieś tam słodycz zostaje. Jest czuć chmiel, jest goryczka i jest do tego jeszcze taka właśnie delikatna wędzonka jak ta, nie taka whisky, tylko bardziej wiesz, taka popiołowa, ale jest jak też komercyjny, super. Jak mogę wam o tym powiedzieć i nawiedzić tego dzisiaj, mogę wam tylko takiego opowiedzieć. No. Nie no, generalnie to Kuba dał dupy, no bo uciekł, nie zamówił piwa, uciekł do Wrocławia. Kuba, pozdrawiamy! Zdecydowanie. Masz bana do następnego, bo to już kończy. No dobra, słuchajcie, no oceniliśmy, 17 minut pierdzieliliśmy o piwie, myślę, że wystarczy. No, no miało być 15. Marlena już wymienia. Nie, tego nie oglądam. Nie. Tego w życiu nie będzie. Na rap. Tak jest, jeszcze, tak jest. Jakbyś tam napisał, to może chociaż tą scenę z tą pokierką, wiesz, jakieś wniosek w życie do tego, nie?